Hej, witam was serdecznie z tej strony Przemko. Zapraszam was na kolejny odcineczek Pure Farminga. Tego mleka jeszcze nie uzbierałem, ale już jest dobrze, już tam produkcja się zaczęła. Więc mi się wydaje, że niedługo będzie. Teraz jedziemy do sadu tego naszego śliwkowego. Kurde, znowu mnie laguje, jak tylko włączyłem ten nagrywanie. A tam, mniejsza większość. W międzyczasie nabrałem tam kredytów, dobrałem już na maksa, więc jeśli nie da wziąć, nawet jednego centa się nie da wziąć. Zadań porobiłem sporo. Co tu jeszcze było porobione? Tak, to jest warsztat taki ciekawy. Aż wjedziemy do niego, ja wam pokażę. Stoi chłopek i tam się przy nim świeciło, więc do niego podszedłem. A my nawet możemy podejść i tak. Do niego podszedłem, no i on mi zaproponował za tam parę euro używane ustrojstwo do kupna. No i nie wiedziałem, co to jest, no ale mówię wam, niedrogo kupię to. Zapłaciłem mu, no i goście mi tutaj zrobili swojskiej roboty beczkę do paliwa. No dobra, przyda się. Także pojechałem, zatankowałem i ta beczka stoi na podwórku. Dokupiłem jeszcze pola i... No i tak to jest. Nasadziłem kartofli. A teraz jedziemy do tego sadu śliwkowego. Muszę dojechać. Przepakowałem tutaj. Teraz muszę kręcić. Myjnia automatyczna nas nie interesuje. Interesuje nas mój sad. To jest sadzisko. Jest już coś? Jest, on już, zobaczcie, elegancko. Jaki inny surowiec? Przecież nie ma. Nic tu nie ma. Przyczepa mi się zbugowała. Bardzo ładnie. Miałem pomidory. Nie, paprykę miałem. A, że 200 kilo mam. Czekajcie. Zobaczmy tutaj PS-kup jakiś. Kurde, no. Tutaj to jest rzeźnik, jak się nie mylę, tak? A nie, o, wytwórnia, bo tutaj wytwórnia burgerów jest. Gdzie by to sprzedać? Jak najszybciej. Tutaj to jest magazyn. Tu jest co? Fabryka chipsów, magazyn ziemniaki. Tutaj woda. Tu jest magazyn, który mijaliśmy. Nie musimy, że będę musiał taki kawał zapierdzielać. Tutaj aż coś jest, ale to jest zwykły chyba. Tak, pszenica. To gdzie ja będę z tym zapierdzielał taki kawał? Skład ziemniaczany do kupna. Magazyn. Nie, no, no, nie, no, nie. Zagroda kus. Zagroda kus. Motel. Papryka, kapusta. Dobra, pojedziemy tu. Może tu kupią, no, w tym motelu. Ja mam paprykę tam, nie? Dobra, pojedziemy, zobaczmy, jak się, czy by to sprzedać. Kurde, nie zwróciłem uwagi, że tam jest po tym. Sprzedawałem paprykę. I nie zwróciłem uwagi, że mi na tej papryce zostało 200 kilo. Czy ciebie zostało 200 kilo papryki, no. Masakrowa. A tu co jest? Magazyn. Ale nie będę tego magazynował, bo później pogubię się, nie będę wiedział, w którym magazynie, gdzie co mam. Tu są chyba te kozy. Na razie w kozy nie idziemy, na razie musimy rozbudować sobie to, co mamy i...
tu jest ten motel, to chyba tutaj będzie. Ta muzyczka tutaj to jest... Tak, ha, sprzedaj. No. Miałem gdzieś też zadanie. Kurde, gościu chciał śliwki. Dobrze, śliwki. Ale kurde, ja teraz nie wiem. Nie wiem, gdzie to zadanie było. Gościu chciał tych śliwek. I miał nawet dobrze za to zapłacić. W każdym razie teraz tylko odbiorę te śliwki stąd i pojedziemy, bo mamy dwa pola do ścięcia. Wypróbujemy nasz nowy kombajn. Giera wygląda fajnie, mi tam się podoba, ja lubię w to grać. Niech sobie każdy gada co chce, wiadomo, każdy wszystko ma swoje wady. A zobaczmy teraz kurde farming, nie? Pure farming. No, prawdę mówiąc, no wiadomo, każdy to wie, że no nie umywa się do farminga, no bo brakuje mu dużo. Ale jeśli chodzi o farminga, to farming też kurde swoje za uszami ma, a zwłaszcza 19 w tej chwili. Stop, stop. Jej, no trochę będzie tego. Zobaczcie, 12 ton. Pięknie. Notyfikacje. Dobra, czyli tu już nie mamy do zbioru, pięknie. Trzeba będzie to po prostu przyjechać opryskać później. Sad śliwkowy. No, co będzie przyjechać opryskać? Proszę bardzo, tu jeszcze ziemniaki, 2 dni, 1 dzień, 15 godzin szklarnia. Pomidory nie chcą ruszyć, nie wiem dlaczego. Tam później podjadę. Kurnik. Tutaj żyto mamy 2 dni na ścięcie z pola 1 i pola 3. Tak jak widzieliście, w Japonii nie mamy nic, bo wszystko sprzedane. Pojedziemy z tymi śliwkami na gospodarstwo. Kurde, gościu gdzieś chciał śliwki, ja sobie nie mogę przypomnieć. Czy co, spójrzmy na mapę może. Tylko, że tutaj. Tutaj. Gdzie to jest? Kurde, było gdzieś zadanko. Tutaj bym było? Nie, albo tu. Któryś z tych zadań gość chciał. No bo tutaj zadań nie ma. Tu jest zadanie jakieś. Ale to kurde, po drugiej stronie miasta. Gość chciał śliwki, na pewno. Chińsko interesy, nagroda 5000, no. Dobra, zajedźmy tam. A już, jak mamy te... Jak mamy już te śliwki na pace, to pojedziemy z nimi. Ten chce kapustę tutaj teraz. Czy ja tylko dobrze zrobiłem, czy ja tu przejadę? Bo takie skracanie drogi nie zawsze jest na skróty. Ale ładnie dało 12 tonek. Przypominam, że sad śliwkowy jest to sad, który dostaliśmy za darmo. Za wykonaną pracę. Miałem to nawodnić i opryskać. No ale później gościu stwierdził, że już jest za stary i możemy sobie wziąć ten sad. Bo zrobiliśmy perfekcyjnie robotę i on jest zadowolony i...
i mu pasuje i mamy sobie to robić i zbierać pieniądze. Tak po mapie to zauważyłem, że porozwalane są belki gdzie nie gdzie przy różnych gospodarstwach. Tak jak widzę, tu jest też gospodarstwo jeszcze jedno. Fajnie by było, gdyby na przykład na tej mapie na Pure Farming zrobili multiplayer, no to już było w ogóle całkiem zarąbiście i to jeszcze multiplayer na zasadzie takiej właśnie jak jest w 19 farmingu, że można mieć kilka gospodarstw. Tutaj to jest mega wielka szklarnia, ale w to nie będę inwestował. No bo tutaj na tej mapie taki potencjał jest, żeby sobie kilka gospodarstw zrobić. Czekajcie, co on chce? Bo nie było tego prędzej, się chyba pojawiło niedawno, więc podejdźmy, zobaczmy. Co dookoła zapierdzielać. Jeszcze ten nasz rolnik nie potrafi skakać. Witam się, cieszę się, pokłóciłem się ze szwagrem. Aha, maszyny mam poprzyprowadzać. Dobra, to ja ci później poprzyprowadzam te maszyny, w międzyczasie też parę groszy padnie. I tak się załatwia pieniążki, o właśnie, o. Ha. Nie wiem ile on tam litrów, nie pamiętam ile on tych, znaczy kilogramów chciał tych śliwek. Ale coś tam chciał, no. Kurde, zobaczcie, nie klatkowało mi tak nigdy. Tu jest gościu. Coś mi się nie wydaje, żeby on tutaj chciał. Śliwki, tak, no, on tu chciał. Tak, przyjmijmy to, no, 500 kilo chciał. Dobra, tylko czy ja później stamtąd wyjadę? No niestety nasz ciągnik ma skręt tak słaby, że masakra. Dobra. Wykonane. Dostaliśmy 5000, proszę bardzo. No i mnie to bardzo pasuje, no. Ale tutaj też zadania, zobaczcie, same zadania. I dostaliśmy 5000 za te troszeczkę. On teraz pewnie będzie chciał jakieś inne coś. I ja muszę zobaczyć, co on by chciał. Co on teraz chce? Gruszki chce. No a ja gruszki to nie mam gruszek. No. Także jedziemy sprzedać te śliwki. Chyba, że być może ktoś tam jeszcze gdzieś będzie chciał. No, mogłem tutaj wyjechać. Spójrzmy na mapę, bo znowu nie wiem, gdzie ja mam to sprzedać. Czy to jest? Fabryka majonezu, jaja tu przyjmują. A papryka namalowana. Jezus, kurna, ja cięż nie chcę. Czekajcie, no bo kurde się gubię tym. Tutaj nie, tutaj tutaj kartofle. Tutaj to jest rzeźnik. Tu jest magazyn.
się wkurzę, to do magazynu to wywiozę i nie będę się z tym szczypał. Tu jest wiata. Silos zbożowy. Moja własność? Ja nie kupowałem, chyba że dostałem go przy okazji. I patrzcie, że nie wiem gdzie to tu chyba. Co? Skup, tak. A my idziemy. No kawał drogi do przejechania. No ale piątkę dostaliśmy za 500 kilo. No i resztę jeszcze sprzedamy, też jakieś pieniążki wpadną. Będę musiał chyba odpalić jeszcze raz komputer. Zobaczyć co tam się dzieje. Powiem wam, że wbrew pozorom wcale to nie jest taka wielka mapa. Ona się tylko taka wielka wydaje. Ja tutaj przebiegałem tą mapę wzdłuż i poprzek na piechotę. Ha, sprzedaj. Dźwięki się bugują. Dźwięki to naprawdę, że trzeba poprawiać, bo tutaj jest masakra z dźwiękami. No i jeszcze 10 tysięcy dostaliśmy dodatkowo za te śliweczki. Także wracamy na gospo. Na ładnych parę godzin przegrałem, żeby was nie skłamać tutaj na tej kampanii. Te kartofle wszystkie były skopane, jak widzicie, są nowe. Nic im nie brakuje, mają wszystko na 100%. Tą przyczepkę postawimy tutaj. Tam mamy przyczepkę na zwierzęta. Dobra. No jestem ciekawy, czy coś będzie do wykonania. Mamy fajną jaskineczkę. Czy coś będzie do wykonania z prac, jeśli chodzi o zadania fabularne, bo na razie utknąłem na tym mleku. Dobra, wysiadamy, idziemy sobie do... No kurde, nawet na piechotę tutaj coś podskakuje. Wyjdziemy od środka może, co? Dobra, mniej więcej jest, jest. Stop. Mechanizm żniwny. Jest. Tak, bo słomy na razie nie zbieramy. Co to się stało się? A, bo G naciskłem niechcący. Zobaczymy jak on będzie pracował. Kurde, ten to zapierdziela, panie, ten to jest szybciutki.
takim sprzętem to już można robić, a nie tamtym ustrojem wolnym. Poteczkę na miniaturkę sobie zrobię. I chudy sobie oddamy. Takim sprzętem to faktycznie można tyrać, nie? Ale nie mogę się doczekać, żeby sobie zakupić Deutsch Fahra tego dużego. Tylko chyba nie z tą wielką... nie z tym wielkim... Headerem. Tylko z tym mniejszym, 7-metrowym. Ale na razie, póki co, to jeszcze... Ja tutaj 2-3 pola tylko będę obsiewał, więc... Nie wiem, czy to ma sens. Mi się wydaje, że średnio jest sens inwestować pieniądze tutaj w ten większy kombajn, jak ten sobie będzie dawał świetnie radę, bo ja tutaj, tak jak mówię, zboża na razie póki co będę słabo inwestował. Na razie ładuję wszystko w ziemniaki, bo ziemniaki są naprawdę dochodowe. A zboża już tak troszkę mniej. A roboty jest w nim, przy nich też wciór. Są tutaj magazyny. I tak zastanawiam się, po cholery mnie ten magazyn, ten silos, jak nie zwróciłem uwagi, ale znaczy nie zwróciłem uwagi. Tak mi się wydaje, że tutaj po prostu cena jest stała, kurde, jakby tutaj nie ma tak, że poczekam i te ceny będą lepsze. Mi się wydaje, że chyba jest, są ceny jednakowe, tak jakby to wynikało i... To skoro są jednakowe, to po co po cholerę mi to wszystko sypać do silosa, jak ja sobie już, jak wsiądę w tylnik i z tym jadę, no to już podjadę od razu do skupu i sprzedam, nie? Ze środka będę jechał. Jeśli chodzi tutaj o klawiszologię, to zmienia mi się ze względu na to, jak ruszam klawiaturą, no to wyskakuje mi od klawiatury. Jak nacisnę na kierownicy, byle co, to proszę, to przeskakuje mi na kierownicę, nie? Ale przesuwanie na kierownicę tutaj tego to jest trochę uciążliwe, bo jak mam kierownicę przekręconą w boki, to tak trochę te guziki są w innych miejscach i już to nie wygląda tak dobrze. Co ja tam rozłożyłem nic chyba. No. A, rur, widzicie już. Rura tutaj się rozkłada w ten sposób też. I kurde, i te polecałe mi wejdzie. Pięć ton mamy z tego, to ja nie wiem, czy to jest takie jakieś kurde super hiper.
A robotę od cholery. Te dźwięki to też te wypadającego tego to są takie bim bam bom za super. Niestety za szybki ten kombajn to nie jest. Ale swoje robi, już całkiem przyzwoita pryzma obornika nam widzę już się ubierała. A tu jest właśnie ta beczka, o której mówiłem na początku. Jest beczka samoróbka, którą mi zrobił gościu. Jest beczka na paliwo, tu w niej paliwo już jest. Fajnie to wygląda, co nie? O, ale będzie fajna fota na tle beczki. To miałem zrobić U najpierw. O. Żeby to beczkę było lepiej widać, no ale dobra. Niech sobie tak jest. Jadę dalej, jadę. No, także mi się tutaj trochę jeszcze zejdzie, zanim ja to wszystko zetnę. Później to wszystko jeszcze sobie będę musiał poorać. Także my się widzimy w kolejnym odcinku. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.